Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. No i słuchajcie, mamy nowy rok, no i co w tym nowym roku właściwie się będzie działo? Myślę, że należałoby od tego zacząć. Na samym początku koniecznie w tym nowym roku zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie, żeby filmy na kanale się dalej pojawiały, bo jak wiecie i śledzicie mój kanał, no to właśnie na kanale dawno żadnych filmów tutaj nie było. Zaczynamy jakby w nowym roku od Beworlda, tym samym chciałbym wam powiedzieć, że Beworld dalej na kanale się będzie pojawiał cały czas, będziemy tą serię kontynuowali. No i ten filmik będzie taki w sumie informujący bardziej, ponieważ chcę troszeczkę z wami porozmawiać, co właśnie będzie się dalej na kanale działo. Oczywiście na kanale nie zabraknie Woskiego, mam nadzieję, że również nie zabraknie innych osób z naszego teamu. Cały team oczywiście macie w opisie, linki do ich kanałów, bo jak wiecie, no to na ten moment jakby cała moja ekipa się na filmikach nie pojawia. Ostatnio nagrywamy tak naprawdę tylko z Woskim i na kanale pojawiają się filmy z CS-a, z CSGO. Te filmy gdzieś tam też będziecie mieli w opisie albo gdzieś tam na moim kanale możecie znaleźć. Także pojawiają się filmy właśnie z CS-a i z Minecrafta. No i tak, Minecraft na pewno dalej na kanale będzie się pojawiał. Nie wiem co do tego CS-a, ponieważ jakoś ostatnio na tego CSGO-a nie mam chęci. Chyba, że mnie Woski namówi, bo z Woskim... Woski ogólnie jest taką osobą, która mnie bardzo namawia i bardzo motywuje do nagrywania, do dalszego nagrywania. Oczywiście zapraszam na kanał do Woskiego. Nie ma za co, Woski, za reklamę. No i tak, co się szykuje niebawem? Słuchajcie, niebawem szykuje się na kanale fajny projekcik, mam w planach, bo chciałbym wypuścić piosenkę, taką minecraftową piosenkę, która powinna pojawić się już tak naprawdę bardzo dawno temu. W 2013 roku został, albo 2014, został napisany tekst do tej piosenki. Mamy teraz rok 2021, no i mam nadzieję, że do końca stycznia uda mi się tą piosenkę dla was wypuścić z animacją, ze wszystkim, tak żeby to było naprawdę porządnie zrobione. Jak wiecie, już dwie piosenki na kanale są, jedna właśnie, która została wydana przez jednego z naszych widzów tak naprawdę, taki rapik trochę to był, te piosenki też gdzieś tam macie w playlistach, i druga piosenka, która została wydana jakoś pół roku temu, też taka pod właśnie kanał Steve'owy, że tak powiem, pod was, żebyście zrozumieli, skąd była ta długa przerwa na kanale, czyli Stevie jestem sobą. No i co, słuchajcie, oczywiście jeśli nie widzieliście tych piosenek, to zapraszam, obejrzyjcie je sobie, bo myślę, że jak na mnie, na takiego amatora, to wyszło to naprawdę ciekawie. No i co, co jeszcze właściwie chcę powiedzieć, czy coś na tym odcinku będziemy robić? Woski do mnie pisał, żebym zbierał materiały tutaj, także chyba te materiały po prostu sobie będziemy zbierać, ponieważ jak wiecie, mieliśmy już dawno, dawno temu polecieć w kosmos i na ten moment cały czas zbieramy tutaj minerały, tylko nie wiem co ja mam zbierać, bo Woski mi w sumie chyba nie napisał. Tutaj zbieraliśmy tylko gravel i sand i to tyle. Także nie wiem do końca, co ja mam tutaj robić. Ogólnie, o, tutaj jakiś grup jeszcze jest. Jak widzicie, mam cały czas tego samego skina. Powinienem też go dawno zmienić. Tym bardziej, że mamy nowy rok, to przydałoby się coś zmienić. Tego jeszcze nie zrobiłem. W każdym razie w nowym roku nie chcę, żeby za dużo się zmieniało. Wiadomo, nowości się będą pojawiały. Nie chcę też, żeby się zmieniało za dużo, czyli nie chcę rezygnować na przykład z Minecrafta. Nie chcę rezygnować z CSGO-a. Z Minecraft Dungeons chyba zrezygnujemy. No z tego CSGO-a też jeszcze nie jestem przekonany. Zobaczymy, w każdym razie jakieś nowości na pewno też chcę wprowadzić na kanał. Myślałem nad vlogami, ale to musi się zrobić cieplej, także najprawdopodobniej dopiero jak będzie wiosna, to jakieś vlogi na kanale zaczną się również pojawiać. Chociaż jeden vlog na kanale już jest z wyjazdu do Katowic, także też gdzieś tam macie filmik, będziecie mogli sobie obejrzeć, jeśli tego filmiku nie oglądaliście. No i co, co jeszcze chcę właściwie tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o jakość filmów, też będę starał się to wszystko poprawiać, żeby to było lepiej cały czas robione i żeby to cały czas było wszystko rozwijane pod względem jakościowym. No i tak, żeby tych lagów nie było, bo czasami w tym Minecrafcie mam takie lagi, ale jak wiecie, to jest Minecraft. I co dalej, słuchajcie, to chyba chciałem powiedzieć, o vlogach powiedziałem, tak mniej więcej wszystko co chciałem powiedzieć to wam powiedziałem. Czy coś jeszcze?
czy coś jeszcze. Aha, no co do ogólnie samej serii B-World, no to na razie będziemy lecieli w ten kosmos, a później będziemy pewnie z kolejnym sezonem startowali. Jeśli już w tym kosmosie się pojawimy, no to powiedzmy, że to jest taki nasz główny cel, żeby do tego kosmosu właśnie sobie tam polecieć. Na co dalej będzie, no to już sobie tam zobaczymy, bo nie wiem, czy coś w tym kosmosie będziemy tam robić, czy po prostu skończymy tam ten sezon i będziemy już zaczynali kolejny sezon z nowymi pomysłami. Jeśli macie oczywiście jakieś ciekawe pomysły, to możecie w komentarzach napisać. Chętnie to zobaczymy, co tam macie w propozycjach. Aha, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zapraszam na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo tam dużo się dzieje, dużo fanartów dostaję od was, także jestem bardzo zadowolony z tego, jest mi naprawdę miło. I jest mi miło, że jesteście tam również aktywni, bo jest naprawdę dużo osób, które są tak pozytywnie aktywni na naszym tym właśnie Discordzie, także ty też wejdź na Discorda i bądź aktywny. Bo naprawdę warto, bo czasami też jakieś konkursy myślę, że w tym roku będą się pojawiały. Także zapraszam jak najbardziej na Discorda naszego. O, Pokémon mnie zaatakował. Dobra, możemy jednego fajta w nowym roku zrobić, dlaczego by nie? Ten odcineczek ogólnie będzie krótki, bo tak w sumie teraz w trakcie odcinka sobie stwierdziłem, że chyba nie za bardzo mi się chce te materiały zbierać. Dobra, powinienem tym Pokémonem wygrać, chociaż nie jestem pewien, bo może być ciężko. Okej, okay, fight. Ogólnie mam tego Pokémona, tego tutaj misia, który jest pozytywnie. O, no jeszcze mogę to przegrać, a to ciekawa sprawa, bo zawsze tym misiem wygrywałem, a teraz mogę z tym grzybem przegrać. Woski, co ty mi za Pokémona dałeś? Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, o, może jednak wygram. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków z naszego B-Worlda, no to oczywiście... Czy ten Pokémon się wyhealował? No tak, nie może być. To oczywiście zapraszam do oglądania. Dobra, jeśli chcecie się dowiedzieć, skąd mam na przykład właśnie tego Pokémona, którego tutaj widzicie. Dobra, fight. Okej, okay, dobre uderzenie. No niestety przegram. Na szczęście mam jeszcze inne Pokémony, ale jeszcze tego nie straciłem, także tutaj... myślę, że się uda go tu... O! Czy ja go właśnie pokonałem z 11 punktami zdrowia, czy mu jeszcze jeden... No nie, tak nie może być. Jeden punkcik zdrowia został temu grzybkowi. Dobra, i teraz pytanie... Aha, bo ja mam jeszcze właśnie inne Pokémony. Weźmiemy sobie tego ślimaka i tym ślimakiem zawalczymy. Ten grzyb się cały czas healuje, to nie jest dobre. Ale dobra, tym ogniem widzę, że ogień na niego dobrze działa, także będziemy go ogniem tutaj atakowali. To on jakieś trutki w ogóle tutaj używa, albo zabiera... O, dobra, udało się, nice. A nie, jeszcze nie, okej, okay, jeszcze jedno uderzenie. Oczywiście znowu się wyhealował, bo jak żeby inaczej. No i jeszcze troszeczkę fight, okej. Okay. Wychodzi na to, że ten Pokémon, ten ślimak, którego mam, zawsze uważałem go za gorszego Pokémona, okazuje się, że jest lepszy niż ten miś, którym wcześniej... którego wcześniej tak chwaliłem. Okej, okay. Take all, dostaliśmy mu humory. Nie wiem, czy mi się to przyda w sumie. Także co do B-Worlda, to mówię, lecimy w kosmos. Co do nowych filmów, no to postaram się jeszcze jakąś nową serię wprowadzić, gdzie będę grał solo, nie tylko z Woskim, bo obecnie wszystkie filmy, które nagrywam na kanał, są prowadzone właśnie z Woskim, a muszę mieć jakąś taką serię, którą będę mógł prowadzić sobie sam w spokoju. No i jeszcze nie wiem, co to będzie. Myślę, że jakaś paczka modów, tak jak może to było kiedyś. Pamiętam jeszcze dawno, dawno temu na kanale Stevie była taka paczka Hexit. Na tej paczce graliśmy i tak naprawdę na tej paczce kanał wtedy przynajmniej zyskał popularność. Nie wiem, czy to teraz jest jeszcze popularne, ale coś na pewno wymyślimy. No i co? No i to chyba tak mniej więcej tyle w takim filmie wstępnym w nowym roku. Tak mi się wydaje, także nie umarłem, spokojnie, żyję, jest kanał, cały czas będzie aktywny. Jeszcze nie wiem jak z filmami, jak będą się pojawiały, bo obecnie mam troszkę mniej czasu. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że na kanale będą się filmy dalej pojawiały i że jestem, nie zniknąłem, tym razem was nie zostawię. Może co... Znaczy, no też tak nie mogę mówić, że będę co jakiś czas znikał, ale te filmy będą na pewno pojawiały się rzadziej, no, ale posty będę starał się cały czas jakieś publikować, żebyście wiedzieli, że ja cały czas gdzieś tam jestem. I czy coś jeszcze? Nie, chyba nic więcej nie chcę powiedzieć, także jeśli nie widzicie piosenki Stevie Jestem Sobą, to tam jest wszystko wytłumaczone, dlaczego mnie nie było właśnie 5 lat i tym razem postaram się was na te 5 lat znowu nie zostawić. Także co, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, taki informacyjny. Koniecznie zostawcie kciuka w górę w tym nowym roku, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie i co, trzymajcie się, hej!